31 dziś. Gdzie jest 31? 31? Mamy 31 na sali? 31? 31 pani Izabela przedniosła. Musimy pani Zetku za 32. 32? 32! Przyjmijamy po raz pierwszy 32. 35? 35 po raz pierwszy. Za 36, może, a pan Zarek już się schował sprytnie. Za 36. 36 i oddaję. Czy gdzieś zobaczę na sali 36? Nie ma. 35 po raz drugi i 35 po raz trzeci. O, przepraszam, cofaj. 40, naprawdę? 40 po raz pierwszy. Nie, no wszystko może. 41 po raz pierwszy. 42, panie Mietku, 42. Tu 42, proszę bardzo, 43 i oddaję pani Izo. 43 i oddaję. 43 po raz pierwszy. A za 44? 50. O, brawa dla pana Mieszka, brawa, brawa ogromne. 50 po raz pierwszy, a 51. Pani Izo, nie już 51? Aha, za pani bierze. 50 po raz drugi, a 51. Czy gdzieś 51 będzie? Nie ma. 50 po raz trzeci sprzedane. Brawa ogromne, brawa ogromne. Kolejny, 30 zł po raz drugi, 30 zł po raz trzeci, przerany. A teraz tak.
Fajne, miało być. Oby zdrowe. Przechwycenie jedną ręką, tak nie bardziej. Tu można robić trzy kroki. Tu można robić trzy kroki. Gramy do żółtego, do żółtej linii, do żółtej linii. Tak, proszę Państwa. Z Piotra zabrano. Nie na, nie na sejm takie żółty. Tak, trzeba trochę mocno. Żeby sejmowi rzucić, to trzeba zakombinować. To nieźle. Szybkie zmiany są dozwolone. Sędziny... Ale pięknie! Proszę Państwa, Wojtyło. Cóż za rzut. Bijewski jakby tak trochę. Strefę, strefę ustawić radni, strefę ustawić rączki w górę. Tu może być atak szybki, ale ktoś musi nogę na środku postawić. A sędziny niech się nie boją używać blisków. I żółty kartek. A tu Sparta znowu chce ładnie grać. Na godzinę 9 rano, gdzie do końca licytacji zostało jeszcze 5 dni, ale ja myślę, że Brodnicę stać na więcej, by wylicytować tę koszulkę, bo zbyszy by ją chciał mieć, ale żona mu nie dała pieniądze za dużo. Dobra, 100 zł, kto na więcej? 2 i 1 sprzedał koszulkę Patryka Kuchcińskiego na, co to nazwaliście, za 1500 zł. Panie Romku, proszę powtórzyć to na głos. Mecze przegrane, ale coś wygrane. Ale to jest wszystko otwarte jeszcze, bo 22 mecze przegraliście, wygraliście koszulkę, to jest 2-1 i teraz mecz o wszystko, jak będzie remis, to wymyślimy jakąś dogrywkę. No właśnie, tak. Wszystko właśnie wygraliście. Serdecznie gratulujemy. 1250 obrazki. Obrazki na... 1250 na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. No, możecie trochę pomóc. A już za chwilę. Idziemy tak, 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 pokasy, pokasy, pokasy. Barba.
dzisiaj pokrótce. A więc zbierało do puszek na ulicach 80 wolontariuszy. Było plus jeszcze osoby, które były w sztabie na licytacji, że tak to powiem, były potrzebne w innych miejscach, więc nie zdążyły, ale 80 wolontariuszy chodziło po ulicach naszego miasta. Ilu było chętnych? Było zdecydowanie więcej, lecz niestety po prostu limit czasowy i limit identyfikatorów, które do nas zostały przesłane, niestety musiał nam uniemożliwił nam po prostu większą ilość wolontariuszy. Co się udało, ile się udało zebrać przez pierwsze połowę? W tym momencie wiemy już na pewno, że jest to kwota powyżej 23 tysięcy złotych. A jakie najciekawsze rzeczy są na aukcji? Na pewno jest to koszulka Patryka Kupczyńskiego, która została wylicytowana wcześniej już podczas meczu na hali OSIR i została ona ponownie przekazana na licytację. Oprócz tego jest to na przykład autograf pana prezydenta Rzeczpospolitej, pana Bronisława Komorowskiego. Są to dwa serduszka, przekazane wisiorki. Jest również książka przekazana przez pana ministra Sosnowskiego z autografem zresztą również. Również oczywiście gadżety wośpowe, wszelakie, najróżniejsze maści, koszulki, płyty, kubki, kalendarze. Sesje fotograficzne również, które myślę, że są mogą być... Teraz powiem, że licytację będzie prowadził Kamil. Tak więc, zaczynając od górnej półki, mamy do zlicytowania zegarek Time Master koloru złotego. Prawdopodobnie nie jest wykonany ze złota, ale skutecznie go udaje. Cena to była 50 zł. Jest to zegarek damski. Mamy do zlicytowania dzisiaj dwie sesje fotograficzne u zakładach fotograficznych Brodnickich. Tak, jedna u państwa Kuczyńskich, a druga u państwa pani Lambarskiej. Mamy do zwelicytowania kilka, 7 koszulek orkiestrowych. Nie zasłaniam, tak? Oraz dużo gadżetów typu jest kalendarz mały, duży, kubek, książka, apteczka, czyli trochę rzeczy typowo wośpowych. Dlatego bardzo dużo rzeczy od naszych partnerów, czyli od Banku Spółdzielczego. Kalendarze, kubki, koszulki, bardzo sprytne parasolki, plecaczek. I też mamy szkice brodnickie, dużo sztuk. Możesz to reprint, czterotomowe, encyklopedii staropolskiej. Od pana ministra Sosnowskiego album o 125 latach Straży Pożarnej i bombkę, oczywiście w kształcie wozu strażackiego. Z Urzędu Powiatowego mamy herby. Naszego powiatu. Mamy dwa piękne serduszka złote. Są to zawieszki na naszyjki, ufundowane przez państwa, przez zakład pana Katarzyńskiego. To jest szczere złoto, akurat to jest nieudawane. Cena tego ma 100 zł. Show.
10 siemaków po raz drugi. 15 siemaków po raz pierwszy. 20. 20 po raz pierwszy. 20 po raz drugi. I 20 po raz czyżby trzeci. Jest 25. Krzyżykowa. I cena wywoławcza, no jakiś pejzaż, piękny widok drzewa, jesienią bodajże, bo widzę w kolorach czerwonych i takich żółtych. Cena wywoławcza 50 siemaków. Złożyć Marcinowi najlepsze życzenia urodzinowe i taki mały prezencik od nas. Zaśpiewajmy Marcinowi 100 lat z okazji urodzin. Ten mikrofon przekazywać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy. Paski i później tak, wiesz. To tyle. Ale ja nie chcę bez niczego, nie? Panie Marzeli, to jest już koniec. Co jutro się zdarzy,